Hej, witam wszystkich na kanale Artbike. Jakiś czas temu poprosiłem chłopaków, aby pozbierali mi trochę baterii od e-papierosów, ponieważ palą te e-papierosy, palą mi dosyć dużo. No nie wiem, to jest, dla mnie to jest bardzo drogie, ja bym tego nigdy nie palił, ale oni palą, no to co tam, ich sprawa, no nie? No i chłopaki nazbierali mi, powiem wam, że bardzo dużo nazbierali mi tego i wpadłem na szalony pomysł. No dla was to może być szalony, dla mnie nie, bo dla mnie nie ma szalonych pomysłów, nie? I wpadłem na taki pomysł, aby zbudować sobie baterię do e-bike'a z tych bateriek od e-papierosów. Muszę wam powiedzieć, że kiedyś użyłem tej bateryjki w mojej masce spawalniczej. Staram nagrać się jakiegoś shota, aby pokazać, jak to wygląda w środku w tej masce i daję radę. Powiem wam, pracuję już w tej firmie około rok, 3 miesiące. Baterię zamontowałem jakoś tam miesiąc czasu, jak pracowałem tam. Także już rok i 2 miesiące te bateryjki działają. Spawam dziennie może z 2 godziny, no nie, ale na tych bateriach maska trzyma mi około 4 godzin. Baterie mają 1,5 ampera, czyli 1500 mA. Teraz jestem właśnie w trakcie sprawdzania tych baterii. Zaraz wam pokażę dokładnie tutaj. Powiem wam, że już sprawdziłem parę sztuk. Sprawdziłem 10 sztuk i wszystkie miały w granicach 1500 mA, także nie jest źle. O, zobaczcie, tu mam swoją rozładowarkę. Tutaj sobie sprawdzam, no tutaj je ładuję. No niestety ta ładowarka jest przeznaczona do baterii 18650, no ale tam korzystam sobie z tych, jak się na to mówi, aligatorki, czegoś tak, no nie? No i korzystam sobie z tego. Oczywiście pomyliłem parę razy kabelki, no i spaliłem tam dwa moduły ładowania. Może tak pokrótce powiem wam w ogóle o moim sprzęcie, tak? Także jest to zasilacz czterego komputera ATX. Kupiłem tutaj na eBayu taką płytę specjalną do tego zasilacza, tak abyśmy mogli sobie wyodrębnić napięcia, które z niego wychodzą, czyli tam chyba 3,5 V, 12 i 5 V. Nam będzie potrzebne 5 V i 12 V, tak? No, 5 V wiadomo, aby zasilać sobie te tutaj ładowarki. Tutaj mam 12 sztuk akurat i zasilamy także rozładowarki, tak? Tymi 5 V. No, 12 V tam korzystam do czegoś innego, no nie? 12 V tutaj mam do moich tam zasilaczy, takich tam rzeczy, no nie? No, także fajna sprawa. No co, no to będziemy działać. No zobaczcie, mam tutaj trochę tego. No. Plan jest taki, aby zrobić baterię 7S10P. No to bateria będzie miała w granicach 15 A. No może nie przesadzajmy, będzie jakieś 13,5 A, bo one tak całkowicie tego 1500 A nie mają. One mają 1456, 57, tak przeważnie, coś takiego. Jest teraz w trakcie sprawdzania, jak się skończy sprawdzanie, no to wam pokażę tam, jaki wynik będzie. No, także na razie. Może tak szybko pokażę wam, jak się rozbiera te baterie. Może nie wszyscy wiedzą, ale to jest bajecznie proste. Wiecie, nie potrzebujecie praktycznie żadnych skomplikowanych narzędzi do tego. Pozwólcie, że usiądę. No ja tam używam kombinerek. Bierzemy ten cały dziubek, odrywamy w taki sposób, tak? Następnie musimy oderwać tutaj ten plastik. No i wyciągamy baterię. Zobaczcie, tu w środku jeszcze jest takie jakieś badziewie, ale bardzo ładnie pachnie. Powiem wam, że fajna robota, przyjemna, bo pachnie nieźle tutaj. Oczywiście. Sobie. Oczywiście to sobie zostawiamy, bo to jest aluminiowe, no zbiera się, wiadomo, aluminium chyba nie wiem, jest drugie, to jest jakby nie było metal kolorowy, także pełen recykling. Odcinamy kabelki, tylko musimy uważać, bo możemy zrobić zwarcie. Zawsze tam w tej baterii jakiś potencjał może być i może nam się zewrzeć i może nam zrobić wtedy boom, nie? A co tutaj pisze na tej bateryjce? Na tej bateryjce pisze tak. IP204003,7 V, jakieś tam gwiazdki TS, 1500 mAh, 5,55 W/godzin. No i na dole jest chyba rok produkcji, nie? 2022, 2023, 2005. No i plus minus, bardzo proste, bo to są dwa kolory, czarny i czerwony, także nawet taki laik z elektroniki nie będzie miał problemu z tym. No, wspomniałem wcześniej, że spaliłem moduły ładowania, ale nie ma problemu, bo zobaczcie, tutaj są, niektóre mają moduły ładowania, także mogę sobie je wykorzystać.
No tutaj mam jakieś takie właśnie. No to mało się nie potknąłem, mówię, schowałem. Dziewczyna mi opierdziela, że w ogóle śmieciarz jestem, ale zobaczcie, no takie moduły ładowania to jest naprawdę fajna sprawa. Tutaj mamy też duże z modułami ładowania. One przeważnie mają małe bateryjki, ponieważ mają moduły ładowania. No i to by było na tyle. No. Jak sprawdzę tę baterię, pokażę Wam, jaki jest wynik, ile bateria ma miliamperogodzin. No i tak jak mówię, no już jedną parę mam gotową, sprawdzoną. Wszystkie mają około 1500 miliamperogodzin. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy rowerek pojedzie, czy nie pojedzie. On zamiast zrobić taki rower fajny, i będzie miał silnik w tylnym kole. To jest bardzo tani zestaw, to jest zwykły silnik DC i on po prostu ma przekładnię i z tyłu jest zębatka w kole i on napędza tą zębatkę. Zobaczycie, może kiedyś Wam tam pokażę. Na pewno jak zrobię, to pokażę, bo mniej więcej staram się nagrywać filmiki z moich e-bike'ów. No to nic, na razie się z Wami żegnam, później pokażę Wam wyniki, jakie tam będą po sprawdzeniu tych bateryjek. No to widzicie, baterie już się sprawdziły. Także no tak przeważnie 1417, 1454, 1456, no jedna jest trochę słabsza, 1249. No to 1249 sobie ją odłożę na bok. No i wrzeźnie z niej coś innego zrobię. No ale tak jak widzicie, no jest w tych granicach, no nie takich jak powinno być, także myślę, że jest dobrze. No co, sprawdzam dalej. No chciałbym nagrać jeden film, taki jednoodcinkowy, ale nie dam rady tego zrobić. Będę musiał podzielić go na dwa, ponieważ wiecie, zrobienie baterii do e-bike'a, no to jest jednak trochę grubsza sprawa. Także w jednym filmiku nie dam tego zrobić. Także no nie wiem, no oglądajcie, subskrybujcie, łapki w górę.